No dobrze, mam nadzieję, że nic nie będzie już przeszkadzać. Olga Boznańska zamieszkała w Paryżu w roku 1898 i był to czas nader ważny dla stolicy Francji jako ośrodka kultury o znaczeniu globalnym, szczególnie w aspekcie plastyki, w aspekcie sztuk pięknych, bo to chyba był najistotniejszy element mitu Paryża, który właśnie na przełomie stuleci zaczął przybierać ostatecznego kształtu. I w jakimś sensie było to konsekwencją czasów poprzednich, XVIII stulecia, kiedy francuski dwór stał się modelem dla Europy, a język francuski jej językiem, oraz XIX, kiedy po napoleońskich wojnach Paryż stał się miastem najlepiej znanym Europejczykom, bo znali go albo jako sojusznicy armii napoleońskiej, Wielkiej Armii, albo jako okupanci, potem kiedy Wielka Armia upadła. Potem tej popularności przyczyniało się hasło Liberté, Égalité, Fraternité, Sorbona, giełda, muzea, opera, salon i salony, teatr, kabarety i tak dalej. Wszystko to sprawiło, że było to miasto tak naprawdę międzynarodowe, chyba pierwsze takie miasto rzeczywiście międzynarodowe, miasto międzynarodowej arystokracji, miasto ludzi interesów, artystów, ubogich studentów, wszelkiej maści wywrotowców, miasto powodzenia i upadku, świętości i występku, no i można by jeszcze długo wymieniać. Paryż był też wówczas, na co mniej już może zwraca się uwagę, istotnym centrum kolekcjonerstwa światowego właściwie. Dotąd nie zawsze tak we Francji bywało, bo do połowy XVII wieku sztuka i jej zbieranie nie było czymś stosowne dla francuskiego szlachcica, przy czym właśnie w XVII wieku to się zmieniło, ponieważ od czasów rządów Richelieu, Mazariniego i odkąd Ludwik XIV uznał ten obszar za ważny dla państwowej propagandy, to uległo dość szybkim przemianom. W XVIII stuleciu sytuacja była już całkiem inna. Galeria obrazów być może nie była obowiązkowym elementem rozplanowania architektonicznego każdej rezydencji, ale bardzo częstym. Ale szczególnie w XIX wieku, po tworzeniu muzeum w Luwrze, muzeum, dzięki któremu miasta europejskie przez długi czas mogły Paryżowi tylko tak dorównywać, bo to było to główne muzeum światowe, temu się dorównywało, no czasem przewyższało, ale zawsze to był punkt odniesienia. No aż do najlepszego okresu tutejszego kolekcjonerstwa, które przypadało właśnie na pierwsze dziesięciolecia XX wieku, kiedy Paryż stał się taką niekwestionowaną stolicą kolekcji właśnie. Niekoniecznie, nie pod każdym względem było to zbieżne estetycznie i pod względem artystycznym z malarstwem boznańskiej, ale stanowiło, było istotne, dlatego że stanowiło podłoże jej życia, jej twórczości też. Ta fotografia, która jest w tej chwili na ekranie, ona jest może trochę słabo widoczna, jest ilustracją przedstawiającą salon jesienny 1903 roku i to był dość istotny salon. Za 3 lata, czy za 2 lata dał początek nowemu nurtowi artystycznemu fowizmowi, który leżał u podłoża ważnych faktów w zakresie kolekcjonerstwa. Leżał u podłoża przygody czworga Amerykanów, Gertrude Stein, i jej braci Leo i Michaela, a także żony tego ostatniego, Sary. I to jest przypadek taki wręcz emblematyczny, jak chodzi o międzynarodowy charakter paryskiego kolekcjonerstwa tej epoki, a określenie przygoda czworga Amerykanów w Paryżu to jest kompilacja tytułów 2 wystaw, które te kolekcje prezentowały, kolekcje jej twórców. Nie tak dawno, w 2011 i 2012 roku, w Stanach Zjednoczonych i w Paryżu była taka wystawa i 40 lat wcześniej, w 70 roku, w Nowym Jorku. Jedna się nazywała Przygoda rodziny Stein, druga Czworo Amerykanów w Paryżu. Dzięki tym wystawom kolekcje te, a może żeby nie mówić tego, żeby nie mówić tak na sucho. Kolekcje te dzięki tym wystawom znamy znakomicie. Gertruda i Leo
wywodzący się z żydowskiej rodziny, która tak w typowy dla tych historycznych fortun amerykańskich wzbogaciła się na wojnie secesyjnej inwestycjami w żelazo, w linie tramwajowe w San Francisco. Po raz pierwszy przyjechali do Paryża Gertruda i Leo Steinowie na wystawę powszechną 900 roku. Potem wrócili. Leo za kilka lat przyjechał z powrotem, podjął studia artystyczne w Akademii Julien, a od 1903 roku towarzyszyła mu Gertruda i tak zaczyna się ta historia, ale szkoda, że nie ma czasu, żeby ją opowiedzieć bardziej szczegółowo, bo rzeczywiście jest fascynująca i pod względem artystycznym, i kulturalnym, a także i obyczajowym, i takim cywilizacyjnym. Potem dołączyli do niej Michael i jego żona Sara, potem pojawiła się wśród nich Alice Toklas, przyjaciółka i partnerka Gertrudy, z powodu której Leo poróżnił się z rodziną i w 1912 roku opuścił najpierw mieszkanie, którą zajmował wspólnie z Gertrudą, a potem w ogóle z Francji wyjechał. No i kolekcja, która wówczas Leo, to jest ten pan właśnie w kapeluszu widoczny na fotografii, natomiast Alice Toklas jest fotograf przedstawiona na innych razem z Gertrudą Stein. No oczywiście kolekcja z mojego punktu widzenia, ale nie tylko z mojego punktu widzenia, była tu najistotniejsza, tworzona w dużym stopniu wspólnie przez całą rodzinę. To znaczy czasem dokonywali wspólnie zakupów, ale bardzo często te obrazy należały raz do jednego, raz do drugiego z przedstawicieli, że trudno się w tym wszystkim nieraz połapać. Na tej ostatniej wystawie takie precyzyjne wykazy przynależności, wykazy poszczególnych właścicieli podawano. To była kolekcja sztuki nowoczesnej. Sztuki nowoczesnej w sensie klasycznym, to znaczy myślę tutaj o tym, co można określić jako sztuka nowoczesna od czasu impresjonistów, ale przede wszystkim awangardowej i takiej radykalnie awangardowej, co w czasach Steinów był fowizm początkowo, a potem kubizm. Picasso malował portret Gertrudy, który tu nie jest widoczny, ale o właśnie, z którym wiązało się szereg anegdot, bo tam łatwo nie szło z tym portretem, ale w końcu go jakoś wymalował. No i kolekcja ta stała się w pewnym momencie pokaźna. I no, różnie toczyła się jej historia. Ta część, która należała do Gertrudy po jej śmierci w 1946 roku, znalazła się w rękach Alice Toklas, ale potem spadkobiercy będący potomstwem Michaela, bo tylko on doczekał się potomstwa, znaczy tak, wydziedziczyli Alice Toklas. Obecnie część, około 200 obrazów, no mniej trochę, ponad 150, znajduje się w Muzeum of Modern w Nowym Jorku. Gertruda w swoim miejscu pracy. Na tle obrazy wiszą Picassa przede wszystkim i innych malarzy, których preferowała. Wypełnione tymi właśnie znakomitymi obrazami, chociaż czasem dość surowe. Proszę zwrócić uwagę, te wnętrza poprzednie, jak i to jest takie dość surowe, jak chodzi o umeblowanie. Mieszkania Stein w Pury Fleurus, to jest właśnie ta ulica, ale też Rue Madame i willi w Vaucresson, willi zbudowanej według projektu Le Corbusiera, odgrywały bardzo istotną rolę jako swego rodzaju centrum debaty artystycznej paryskiej, systematycznie odwiedzane przez ten cały Paryż, taki międzynarodowy cały Paryż artystyczny i literacki, no tak jak XVIII-wieczne salony, tylko no w stylu lat 20., lat 30. oczywiście. Odnośnie spraw kolekcjonerskich posłużę się cytatem z jednego z katalogów tych wystaw, to tu, właśnie w paryskich mieszkaniach Steinów. Wszyscy napotykali pracę Picassa i Matissa, często sam artystów osobiście. Na ścianach można było zobaczyć także dzieła artystów generacji 1870, jak Paul Cézanne, Paul Gauguin, Pierre-Auguste Renoir i ich młodszego konfraktora Henri de Toulouse-Lautreca. To sprzężenie wyjątkowe i międzypokoleniowe było oceniane jako model osądu estetycznego i przez pewien czas powielane przez kolekcjonerów od Moskwy po Berlin, od Londynu po Paryż i wzdłuż wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Koniec cytatu. A więc spotkania ze sztuką u Steinów były niezwykle istotne dla ówczesnej paryskiej, a właściwie takiej w ogóle euroamerykańskiej kultury. I ostatnio
chyba w niedzielę w jednym z programów Telewizji Polskiej był emitowany film Woody Allena Paris Paris i tam właśnie ten film jako film nie przypadł mi specjalnie do przekonania, ale rola Steinów, rola mieszkania środowiska Gertrudy Stein w kulturze paryskiej ówczesnej tam była podkreślona. Pod wieloma względami kolekcja ta, znaczy trudno powiedzieć ta kolekcja, ponieważ to był taki konglomerat kolekcjonerski, jest dla mnie taką najpełniejszą jakby inkarnacją kolekcji artystycznej, jako zjawiska typowego dla czasu i miejsca, czyli pierwszej połowy XX wieku i Paryża. Tutaj pozwolę sobie pokazać kilka innych ilustracji, w ogóle więcej tych związanych z Gertrudą Stein, ale poprzestańmy, chociaż nie, może nie poprzestańmy, bo ich jest dużo. To jest mieszkanie przy Rue Fleurus. Układ obrazów inny, ale wnętrze to samo, co ten piecyk z rurą to sugeruje. Ten obraz to był jakoby pierwszy kupiony przez Gertrudę obraz pod wpływem wystawy w 1905 roku, skąd od tej wystawy poszła nazwa tendencji artystycznej. Obraz ten należał do wszystkich członków rodziny kolejno. Najpierw chyba kupił go Leo z Gertrudą, potem należał do Gertrudy, potem do Leo samego, potem do Michaela i Sary, którzy twórczość Matisa szczególnie cenili. To właśnie obrazy z kolekcji Michaela i Sarah Steinów. Matisa przede wszystkim ich mieszkanie, willa zaprojektowana przez Le Corbusiera w Vaucresson. Ona istnieje do dzisiaj. Nie wiem, do kogo należy, wnętrza jej. No troszeczkę inaczej, tu już nie ma tej surowości, raczej skromność taka i prostota jest tutaj akcentowana. Również Michaela i Sarah Steinów. I na tym na razie skończmy. Winien jestem, jak chodzi o tę kolekcję artystyczną, trochę wyjaśnień terminologicznych. Jak rozumiem kolekcję artystyczną? Oczywiście bardzo krótko, dlatego że to urodziny artystki wielkiej, a nie debata na temat kolekcji. To też nie będę się rozwodził, tylko tyle, żeby było zrozumiałe w pełni to, co Państwu chcę powiedzieć. Kolekcja artystyczna dla mnie nie jest równoznaczna z kolekcją w ogóle, a nawet z kolekcją sztuki. Jest to pewien typ kolekcji sztuki, ale taki, którego zasada oparta jest o teorię artystyczną, o teorię wywodzącą się z renesansowych doktryn, ale też oparta o oświeceniową estetykę, którą najpełniej wyraził Immanuel Kant. Sztuka jest tu rozumiana jako specjalny obszar rzeczywistości ludzkiej o pełnej, a przynajmniej dużej autonomii wobec innych obszarów religii, wobec władzy, wobec wiedzy, wobec życia codziennego. I z tym obszarem wiążą się obiekty specjalne, znaczy wypełniają go po prostu. To, co tam jest, to są obiekty specjalne. Specjalne, bo to są materialne produkty ludzkie o specjalnym statusie, o statusie dzieła. Ten obszar wypełniają też artyści, czyli ludzie o statusie specjalnym, obdarzeni umiejętnościami albo talentem, albo umiejętnościami i talentem, a więc nie ludzie zwyczajni, tylko ludzie specjalni. No i w końcu miejsca specjalne, kolekcje, galerie, muza, które funkcjonują na zasadzie takich świątyń, świeckich świątyń, świątyń sztuki. Kolekcję taką można dość precyzyjnie określić chronologicznie, bo w XVII wieku wyodrębniła się ona z nowożytnej kunstkamery. W kunstkamerach nowożytnych dzieła sztuki oczywiście, przedmioty, które dziś nazwalibyśmy dziełami sztuki, one oczywiście tam się pojawiały, ale nie miały funkcji estetycznych, ponieważ nie służyły budzeniu emocji estetycznych, a służyły ilustrowaniu pewnych zjawisk o charakterze wówczas naukowym, ta nauka trochę inaczej wyglądała w XVII-XVI wieku niż dziś, albo stanowiły świadectwo czy dowód taki na twierdzenia jakieś o charakterze właśnie naukowym. Z nich, z tej kunstkamery nowożytnej wyłoniła się kolekcja, która potem wykrystalizowała się w artystyczną kolekcję, a ta krystalizacja miała miejsce właśnie w XVII, ale przede wszystkim w XVIII wieku. W XIX wieku to był wielki okres kolekcji artystycznej, a apogeum przypadło na lata awangardy i pierwszej połowy wieku XX. O swojego rodzaju wyczerpaniu można natomiast, wyczerpaniu kulturalnej nośności, kulturalnej roli takiej kolekcji, co nie znaczy końca śmierci, można mówić wtedy, kiedy dzieło sztuki zaczyna być
w coraz mniejszym stopniu tym produktem ludzkim o specjalnym znaczeniu. Do kolekcji trafiają dzieła w coraz mniejszym stopniu oryginalne, w coraz mniejszym stopniu unikalne, w coraz mniejszym stopniu wykonane z wirtuozerią, bądź w ogóle nie wykonywane przez artystę, tylko zamawiane na przykład przez niego, jak afisze, jak fotografie w początkowym okresie, potem kolaże, asamblaże, jeszcze potem happeningi, performance, instalacje, wideo, pomysły konceptualne, internet i tak dalej. No można by tutaj poszukać trochę więcej takich niepasujących do tradycyjnej teorii artystycznej nie tyle gatunków, ile może takich rodzajów dzieł, no to na jedno wychodzi sztuki. Nie oznacza to oczywiście końca śmierci kolekcji artystycznej, bo dalej one powstają, rozwijają się, a nawet obecnie może liczniej i bujniej niż kiedykolwiek, ale trzeba zwrócić uwagę, że taka kolekcja najdoskonalej odpowiada intencjom i charakterowi modernistycznej awangardy. Bo to jest ta sama swego rodzaju estetyka formalistyczna, która i w jednym, i w drugim przypadku decyduje o charakterze sztuki, a też i kolekcji, bo równe znaczenie ma w obu tych przypadkach warsztatowość sztuki, autonomia medium i tak dalej. Też można by tutaj tego doszukać się więcej. I to wszystko miało miejsce właśnie w czasach boznańskich. Tak koniec XIX, początek, pierwsza połowa właściwie XX wieku. Dlatego ten okres uważam za najlepszy, taki najwspanialszy w dziejach kolekcjonerstwa artystycznego. Przy tym, będąc zjawiskiem międzynarodowym, kolekcja taka miała charakter paryski. Dlatego, że w tym właśnie mieście, u szczytu globalnego powodzenia, w dużym miejscu wytwarzała się sztuka, która wypełniała te kolekcje i estetyka, którą to wszystko odzwierciedlało. Tak więc znaczące i nośnie kulturalnie były te aspekty paryskiego kolekcjonerstwa artystycznego pierwszej połowy XIX wieku, jakie odnosiły się do sztuki nowoczesnej. Było ono odmienne od tradycyjnego kolekcjonowania sztuki dawnej, wymagało bowiem innych kwalifikacji, już nie tak jak poprzednio erudycji, orientacji w historii i takiego znawstwa tradycyjnego, ale twórczej intuicji, kompetencji formalnej i głównie otwartości na estetyki nowe. Estetyki, no bo tych estetyk, te estetyki pojawiały się jedna po drugiej. Dość często wykształcił się nowy typ kolekcjonera zwróconego ku przyszłości, gotowego do ryzykownych decyzji. To ryzyko polegało na czym innym trochę w przypadku tradycyjnego kolekcjonerstwa, bo ono polega na dobrym wyborze po prostu obiektu. Natomiast w tym przypadku w ogóle trzeba wybrać obiekt, dlatego że nie ma kryteriów, które w taki sposób pewny decydowałyby o jego wartości. Samemu je trzeba w jakimś sensie przeczuć. To też taki kolekcjoner gotowy jest do ryzykownych decyzji, reprezentujący postawę nonkonformistyczną, bo to jest konieczne tutaj, a czasem wręcz heroiczną. To też w pierwszej połowie XX wieku zbieracze, a przynajmniej ci najwybitniejsi, często sami należący albo blisko związani ze środowiskami artystycznymi, byli bardziej niż kiedykolwiek pewni swoich wyborów i bardziej kompetentni, lepiej zorientowani w aktualnej sztuce i tych sprawach, które się z nią wiążą. No i to jest znakomitym przykładem, jest Gertruda Stein. Symbol, właściwie postać emblematyczna, ale zaraz obok niej należałoby wymienić kilka innych postaci, jak na przykład Jacques Doucet. To był wielki krawiec paryski, jednym z twórców haute couture. Jak mawiał, stworzył trzy kolekcje swojego dziadka, która obejmowała przede wszystkim obrazy i dzieła XVIII-wieczne, która została tam dość szybko sprzedana na aukcji. Swojego ojca, ponieważ to był taki typowy self-made man, w związku z tym sam musiał za dziadka, za ojca i za siebie samego tworzyć takie tradycje rodzinne. To za ojca to był realizm, impresjonizm, też zostało to w dużym stopniu sprzedane. No i w końcu własną awangardową, co uzupełniała ogromna biblioteka przekazana Sorbonie. Obecnie to jest podstawa biblioteki Instytutu Historii Sztuki Narodowego i nasza Narodowego Instytutu Historii Sztuki w Paryżu. Tu trzeba dodać, że ta Sorbona Jacques'owi Doucet nigdy nie podziękowała za ten dar, a był on bardzo istotny, jak chodzi o historię sztuki. Ale Doucet może nie zupełnie pasuje do tego obrazu kompetentnego kolekcjonera, ponieważ on akurat był całkowicie niekompetentny, prawie całkiem pozbawiony jakiegokolwiek wykształcenia. Znaczy, oczywiście, no, posiadał praktyczne wykształcenie handlowe, wyczucie pewne, jak chodzi o to, o taki styl, powiedzmy, nożenia się, styl mody, ale wykształcenia nie posiadał formalnego.
niespecjalnie czytający, bo nie lubił, może mu tam nie wychodziło za bardzo, zupełnie nie piszący, no bez żadnej kultury. Ale miał kilka cech pozytywnych. Uwielbiał po pierwsze artystów i ich towarzystwo i umiał słuchać i umiał sobie dobierać doradców znakomitych. I rzeczywiście trzeba to docenić, bo przy tej trzeciej kolekcji, tej awangardowej, jako doradcę, jako bibliotekarza, doradcę artystycznego zatrudnił André Bretona, który pracował tam do 1926 roku i zapewnił Jacques'owi Doucet kontakty z największą ówczesną awangardą, dadaistami, potem surrealistami, co zresztą bardzo Doucetowi się podobało, bo on lubił bywać na wystawach surrealistycznych, one były dziwne, one tam czasem skandale jakieś wybuchały, lubił tego rodzaju sytuacje. No i też w zakupach pomagał. No tu może czasem był trochę bardziej nieprzejednany, ale mimo wszystko udało się Bretonowi przekonać go do bardzo poważnych zakupów, także tak kolekcja, którą stworzył, była tworem takim bardzo interesującym i bardzo wybitnym. Rękopisy naczelnych literatów epoki, Sondras, Jacob, Max Jacob, Jean Cocteau, Paul Éluard i tak dalej, szereg innych pisarzy znalazło się w jego kolekcji. One są w tej chwili też chyba w jakiejś tam bibliotece archiwum Sorbony. Potem malarzy też, w ogóle twórców, artystów, plastyków, Picasso, Matisse, Picabia, Man Ray, przedmioty różnorodne, które on tworzył i fotografie kupował, Max Ernst, Robert Delaunay, Duchamp, dwie takie ikony. Z oporami, ale udało się przekonać Bretona, aby to właśnie obrazy, przepraszam, te, o których mówiłem, przykłady obrazów, o których mówiłem, oczywiście nie wszystkie, dwie ikony do zakupu, których Bretonowi udało się przekonać Doucet'a. Zaklinaczka węży Rousseau znajduje się obecnie w Musée d'Orsay i Panny z Avignonu, największa chyba ikona z tej właśnie kolekcji. Duże opory miał Doucet przed zakupem, no ale w końcu kupił. Niestety w 1920, w sumie dla nas to nie ma tak wielkiego znaczenia. W 1929 roku miała akcja, zmarł i po śmierci jego zorganizowano aukcję. Państwo francuskie niespecjalnie się czym zainteresowało. To też jedna z fotografii przedstawia scenę odsłonięcia obrazu w Museum of Modern Art w Nowym Jorku. A na dole jeszcze ten taki rotorelief Duchampa. Zbieraczem tej samej kategorii, no może nie tej samej kategorii, bo Doucet doradców miał, natomiast sam on nie był tam specjalnej kategorii zbieraczem, w ogóle nie był zbieraczem, ale no, porównywalnym z Gertrudą Stein był Paul Guillaume. Paul Guillaume, jeden z naczelnych promotorów kubizmu i najpoważniejszych paryskich marszandów specjalizujących się w sztuce w afrykańskich rzeźbach, plemiennych, maskach i fetyszach, co w tych czasach było bardzo istotnym aspektem nowoczesnego kolekcjonerstwa. Jego wszechstronne związki z najbardziej nowatorskimi twórcami epoki, jak przede wszystkim Amadeo Modiglianim, którego właśnie pokazują tutaj fotografie, zaowocowały ogromną kolekcją. Miał zamiar Guillaume przekształcić ją w muzeum sztuki nowoczesnej, ale to nie doczekało się realizacji dopiero po wojnie i w tej chwili kolekcja ta wchodzi w skład takiego szerokiego, nieinstytucjonalnego, ale przestrzennego kompleksu muzealnego Louvru, bo to jest Musée de l'Orangerie. Fotografie przedstawiające apartamenty, ale chyba i butik Paula Guillaume. W Orangerii jest taka makieta przedstawiająca jego te same wnętrza na podstawie fotografii, a to jest fotografia przedstawiająca wystawę taką w Oppenheima młodszego, która była próbą takiej inauguracji tego muzeum, której nic nie wyszło dopiero po wojnie. Tu obraz. Celnik Rousseau, Modigliani i kilka takich w oryginale na ścianach wiszących. Sutina w tym przypadku. Picassa też oczywiście było ich bardzo dużo. Oczywiście wymieniać wszystkich znaczniejszych kolekcjonerów sztuki nowoczesnej, nie mówiąc o innych obszarach kolekcjonerstwa, byłoby niemożliwe w Paryżu w tym czasie. To też kilka takich nazwisk istotniejszych i kilka nazwisk, nie tyle nazwisk, co ile zbiorów. Pierwsza wojna światowa dotknęła
poważnie kilku niemieckich marszandów, bo objęto ich zbiory, osekwestrowano, potem sprzedano na aukcjach jak Daniel Kahnweiler, którego kolekcja została sprzedana na aukcji już po wojnie w 21, 22, 23 roku i tam chyba, no, chyba w tych latach właśnie. Innym z marszandów, ale jemu z kolei udało się odzyskać te kolekcje, był Wilhelm Ude. W jego zbiorach znajdowały się obrazy Picassa, Braca, Gris, celnika Rousseau. Jednym z jego odkryć było malarstwo Serafine Louis, takiej prymitywnej malarki, która no, jednocześnie była wielce utalentowana. Nawet widziałem taki film francuski, jakiś poświęcony właśnie tej postaci. A tu obrazów kilka z tej kolekcji. To byłby Auguste Herbin z Raoul Dufy i Metzger. Picassa obrazy, które były skonfiskowane, potem odzyskane. Braca, Juana Gris. Nie pamiętam, jak się nazywa twórca portretu Udego. Marie Cutoli, która była artystką, tapiserką, czy właściwie właścicielką w manufaktury wytwarzającej tapiserię i dzięki temu jej kontakty szerokie ze środowiskiem artystycznym i kolekcja, no bo kartony rysowali dla niej Braque, Picasso, Leger, Miró, Raoul de la Roche, był z kolei bankierem, to jest jego willa w Auteuil w Paryżu, którą zaprojektował Le Corbusier specjalnie dla jego kolekcji. On był kolekcjonerem dzieł kubistów i purystów, a więc między innymi Le Corbusiera i Le Corbusier dla tej kolekcji zaprojektował willę specjalną. Zaproponował sam kolekcjonerowi, że zaprojektuje mu willę dla jego kolekcji, ale jak już zaprojektował, jak wybudował, to zabronił mu wieszać obrazów, no bo stwierdził, że wnętrza będą znacznie lepsze bez żadnych ozdób niż z powieszonymi obrazami. No, ale na to się nie zgodził z kolei kolekcjoner La Roche i powiesił tam te obrazy, to właśnie wnętrza przedstawiające te wille. Picasso, Braque, Leger, Gris, takie dzieła takich twórców znajdowały się w tej kolekcji Lipschitz i Le Corbusier, właśnie taki chyba, ja nie wiem, gabinet z główną częścią tej kolekcji. A to obrazy. Te u góry to są dzieła Le Corbusiera. Marie-Laure de Noailles, związana z surrealizmem, arystokratyczna kolekcjonerka i mecenaska. Mecenaska, nie wiem, czy to poprawne słowo, ale politycznie poprawne. Ona finansowała projekty muzyczne i kinematograficzne, między innymi Manareya, Jeana Cocteau, Saint-Denis, poet, Binuela L'Age d'Or, no i też kolekcję zgromadziła. Kolekcję, która składała się i z dawnej sztuki, dzieła Van Dyka, Rubensa, Watteau, Goi, tam się znajdowały i tej nowej, aktualnej, Picassa, Braca, Matissa, Balthusa. Jej portrety malował, zresztą tu jest chyba przedstawiony właśnie. Maxa Ernsta, Juana Miró. No, trochę słaba ta fotografia, ale jakoś tam pokazuje wnętrze jedno z, a to sypialnia, taka mocno konstruktywistyczna. Madeleine Castin i ciekawą postacią był Léon Zamaron, który był komisarzem policji i jednocześnie kolekcjonerem. I pod jego wpływem Jonas Netter, syn alzackiego przedsiębiorcy, który pod wpływem przyjechał do Paryża w interesach i musiał przedłużyć sobie dokumenty. Na prefekturze policji się pojawił i tam jakoby zobaczył dzieła, no takie muzeum swego rodzaju, które Zamaron wywiesił w swoim gabinecie i pod wpływem jego zaczął kolekcjonować. To było głównie dzieła École de Paris, Soutina, Modiglianiego i Trilla. Marszant Jos Hessel, który był kuzynem Bernheimów i współpracował z nimi też, był właścicielem takiej dość ciekawej kolekcji. Georges Adelbesson, on był krytykiem artystycznym, potem donatorem muzeów francuskich.
No i wielu innych. Tu jeszcze, tu rzeczywiście, tutaj brak czasu, ponieważ muszę już kończyć i w ogóle zresztą brak czasu, żeby wymieniać chociażby te nazwiska. Chciałbym zwrócić uwagę, oczywiście kolekcjonerstwo paryskie pierwszej połowy XX wieku nie wyczerpywało się na sztuce nowoczesnej. Nadal istniały przecież i wcześniejsze, powstawały nowe zbiory w najbardziej tradycyjnych zakresach, w bardziej tradycyjnych zakresach kolekcjonerstwa, dawnego malarstwa, malarstwa nowego, ale nie awangardowego, no, tak jak twórczość impresjonistów, przecież to nie było już awangardowe wówczas, rysunku, sztuki dekoracyjnej, sztuki nieeuropejskiej, myślę o Dalekim Wschodzie. No i tu wszechstronna kolekcja alzackiej rodziny David Weil, Ernsta Koniaka, twórcy La Samaritaine i takiego, no trochę może wbrew woli, z powodu dekorum właściwego dla takiego noworysza przedsiębiorcy, kolekcjonera, ale na podstawie jego zbioru stworzono Mise Koniakże, które no, uważam za bardzo sympatyczne, takie przede wszystkim XVIII-wieczne obrazy przedstawiające Jules Straussa, bankiera Raymonda Kelina, który brał udział w Radzie Muzeów Francuskich i był tam mocno działającą osobą wtedy, kiedy ukradziono Giocondę, aby odnaleźć w 1911 roku ją. I takich kolekcjonerów można by jeszcze wielu wymienić. W te tradycje wpisywało się także kilku Polaków. Tu wymienię tylko braci Natansonów, Tadeusza, Aleksandra, Alfreda, nabistów. Oni przede wszystkim gromadzili, ale w ogóle nowoczesną sztukę. Teodor de Wyzewa, rysunki dawne i nowe, obrazy Renoira, nowoczesnych trochę też. Było Józef Landau, bardzo ciekawy kolekcjoner, jedyny chyba jakiego znam, który kolekcjonował polską sztukę, co trochę paradoksalne się wydaje, ale bardzo dużą kolekcję posiadał i w jego to była kolekcja sztuki polskiej. Trzeba tutaj też pamiętać o osobach, które pojawiały się w Paryżu po to tylko, żeby dokonywać zakupów, no może nie tylko po to przyjeżdżały, zawsze jakieś interesy prowadząc, ale między innymi też Peggy Guggenheim, która w latach 30. i tam w czasie wojny do pewnego momentu mieszkała w Paryżu, potem we Francji, wyjechała w 1941 roku do Nowego Jorku, ułatwiając tę podróż surrealistom, między innymi André Bretonowi, Maxowi Ernstowi, który stał się, który no, wyszła za mąż, za którego. Taki mąż wojenny właściwie, bo zaraz potem się rozwiodła. Książę Matsukata Kojiro, który mieszkał też przez jakiś czas w Paryżu, ponadto Peggy Guggenheim. Ponadto, mówiąc o kolekcjonerstwie paryskim, w tej epoce nie można zapomnieć o nieartystycznych zbiorach sztuki. Myślę tutaj o artefaktach afrykańskich, bo pomijając, że status sztuki w przypadku artefaktów afrykańskich w ogóle może być dyskutowany, takiej sztuki, jak to rozumiemy w Europie, to w tym przypadku było to zjawisko takie jakby poza historią, a na pewno poza historią sztuki, rozumianą po europejsku, poza historią artystyczną. I historia tego z kolei zjawiska kolekcjonowania w Paryżu sztuki afrykańskiej bardzo pięknie się przedstawia od kubistów Picassa, Matissa, też Vlamenca, którzy rywalizowali, kto pierwszy odkrył tę Afrykę dla sztuki europejskiej. Potem marszandzi jak Raton, jak Paul Guillaume zajęli ich miejsce w tych właśnie dyskusjach na temat sztuki afrykańskiej, a w końcu wytworzyła się taka jakby moda. Nie taka jakby moda po prostu na Afrykę, właśnie w Paryżu. Josephine Baker, murzyńskie bale, murzyńskie wystawy, murzyński bokser, murzyński szofer i tak dalej. Potem dla Bretona zresztą i surrealistów stało się to za słabym takim atakiem jakby na kulturę mieszczańską, a wręcz przeciwnie, stało się to elementem kultury mieszczańskiej. To też wymyślili oni, że trzeba szukać inspiracji gdzie indziej, w Polinezji, tam gdzie wykorzystywano do twórczości, nie tyle do twórczości, co do produkowania tych artefaktów, czaszki ludzkie i tak dalej. Dobra, już kończę. Podobny rozwój kolekcji paryskiej już się nie powtórzył w drugiej połowie XX wieku. W latach 60. Paryż stracił status stolicy sztuki na rzecz Nowego Jorku i z kolei niemądra polityka fiskalna i swego rodzaju trauma sztuki współczesnej zdusiły aktywność prywatnych kolekcjonerów i pozostawiły na placu właściwie państwowe inicjatywy tylko, ale to już jest inna historia i tego rozwijać nie będę. Niemniej jest faktem, że kolekcje paryskie
Francje czasów boznańskiej, czyli pierwszej połowy wieku XX, stały się istotnym elementem tego mitu artystycznego francuskiej stolicy, stanowiąc świadectwo jej artystycznej, kulturalnej nowoczesności. Bo jeśli Paryż był nowoczesny, to właśnie przez sztukę i przez kulturę. Technika, cywilizacja to raczej Stany Zjednoczone. I tu przykładem niech będzie taka swego rodzaju strategia marketingowa, jaką obrała Helena Rubinstein, również kolekcjonerka, ale która wykorzystywała też tę swoją kolekcję jako swego rodzaju reklamę, jako swego rodzaju element pokazujący jej status kobiety nowoczesnej, kobiety niezależnej. I to była właśnie kolekcja paryska, kolekcja twórców, którzy byli związani czy pobytem, czy estetyką reprezentowaną właśnie z Paryżem, Picasso, ale też i afrykańska. Afryka też jest jakoś tam elementem sztuki, tej charakteru paryskiego. To natomiast są salony piękności w Stanach Zjednoczonych, które wypełnione są dziełami nowoczesnymi, a więc paryskimi. Tak to wówczas widziano w Nowym Jorku. Dziękuję i przepraszam trochę za takie mało sprawne zaprezentowanie tego, bo trudno mi trochę było przy tym.